Witam serdecznie. Króciutki wywiad ze zawodnikiem z Astalu Zielona Góra, który reprezentuje województwo lubuskie. Może się przedstawić? Głośniej. Milan Żeromski. Milan, widzę, że drugi mecz już nie grasz, bo trener rotuje, bo was przyjechało tutaj 14, prawda? No ale jak to się stało i dlaczego drugi raz siedzisz i odpoczywasz? Taka była decyzja trenera. Miałeś w jednym z meczów bardzo dobry, bardzo dobrze zagrałeś w jednym z meczów, ale wpadłeś na nadgarstek, widziałem ból i nawet łezki w oczach z tego bólu. Może dlatego trener się boi ciebie wystawić, bo nie boję się po prostu ryzykować, a jesteś, było nie było, ważnym członkiem, ogniwym w drużynie kadry, a za chwileczkę OM-y. Czy zgodzisz się ze mną, albo nie do końca? Tak jak powiedziałem, decyzja trenera, może i dobrze. Ale w rozmowie z tobą mówię, że trochę ci żal, może nie dlatego, że tu byś i tak nie pomógł, bo jesteście lepsi od Podlaskiego, ale chciałbyś powalczyć z wysokimi, silnymi zawodnikami z Podlasia, tak? Jak oceniasz tutaj turniej, poziom i kadrę Podlasia? Kadrę Podlasia? Pograć w kosza. Ja się nie powiem z widowni, tylko jakbym grał, to bym coś więcej powiedział. Dobrze. A jak uważasz, czy ten turniej tutaj się nie sprawdził dla was, bo jednak gracie z dużo słabszymi zespołami, a wasze prawdziwe oblicze poznamy w Człuchowie, prawda? Tak, ale każdy turniej coś pomaga i wyciągamy wnioski, no, po prostu z błędów. Jeszcze ktoś jest, który czeka na miejsce w kadrze, albo to już jest praktycznie ostateczny rys kadry? Myślę, że też jest trochę osób, które też by chciał pograć, ale no, tu nie ma stałego miejsca w kadrze. Tu trzeba cały czas walczyć. Trzeba walczyć o swoje. Ile jest chłopaków z Zielonej Góry? 6. Z Chromika? 8. A z innych drużyn nie zauważyłeś w lidze, żeby ktoś jeszcze mógł się przedostać? Szczerze, dużo nie widziałem, ale przyszedł chłopak z Gorzowa. Był na jednej konsultacji, na drugiej już go nie było i został za Stali Chromik. Waszym celem w OM-ach jest awans do finałów i potem powalczyć. Czy orientujesz się w tym roczniku, jakie kadry mogą być mocne? Wielkopolska jest mocna. Jesteś optymistą. No jak może sportowiec nie być optymistą? Dużo mieliście wspólnych konsultacji, treningów? Trochę mieliśmy, ale mieliśmy też przed wyjazdem na ten turniej jeden trening, więc parę zagrywek udało nam się ogarnąć. Czyli już też nagrywki robicie, wszystko. Ale trener często wystawia raz piątkę Zielonej, raz piątkę Chromika? Jeżeli na przykład możemy zagrać piątkę z Astalu, to na przykład mamy swoje zagrywki, tylko nie wiem, 1 albo 5 i Chromik ma swoje, my mamy swoje i czasami to po prostu lepiej działa niż zmieszane, powiedzmy, Chromik z Astalu. Myślisz, że moje transmisje, moje zdjęcia, informacje o tym turnieju ogląda więcej kibiców z Astalu, czy więcej kibiców Chromika? Cały świat. Dziękuję, niech tak będzie. Oglądamy dalej mecz, bo tutaj mnie Boboryko z numerem 4 prosił, żebym mógł trochę zdjęć porobić, bo będzie na profil chciał, tym malutkim czwórkiem. Boboryko, jego brat, pamiętam, grał w kadrze, a teraz on gra. No szkoda, ale taki jest sport. Lepiej dziś nie grać, a zagrać o medal niż się z Polski. Szpakowski teraz chodzi, znowu będą trójki. Master!
To już ostatni 15 mecz i idziemy na wybory. Tylko chory nie idzie na wybory. Kamil. Szybsza gra. Szybsza gra. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej z turnieju w Ostrowie Wielkopolskim. Pozdrawiam z IBI.